Hallo zusammen, liebe Leute, und moin, Schokohasen, dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam wszystkie pierniki. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke für das Einschalten, los geht's. Dzięki, że jesteście na tym kanale. No i zaczynamy z naszymi wiadomościami z Niemiec. Zuerst Politik. Ampelsondierungen von SPD, FDP und Grünen bei Steuern und Klima hakt's noch. Czyli mamy trwające rozmowy dotyczące możliwej koalicji, tak zwanej świateł drogowych. I tutaj mamy dwa tematy, które opisuje prasa. To jest temat podatków i temat klimatu. Wczoraj rozmawialiśmy, że ogólnie chodzi o politykę finansową. Też do tego dochodzi jeszcze dziś klimat. No także rozmowy trwają. Pod koniec tygodnia powinniśmy wiedzieć coś więcej. Partie zapowiedziały, że będzie jakieś oświadczenie z takim podsumowaniem dotychczasowych rozmów, także ciekawi jesteśmy wszyscy, co rzeczywiście w tym podsumowaniu się znajdzie. Dann weiter geht's. Die Bild-Zeitung schreibt so verhöhnt die Politik den einfachen Bürger. Bild bierze stronę zwykłych obywateli i pisze w swoim artykule w taki sposób: polityka szydzi ze zwykłych obywateli. Chodzi oczywiście o rosnące ceny. Ceny prądu, ceny ogrzewania, ceny paliw. Rentner, Geringverdiener und Pendler wissen nicht, wie sie den Winter jetzt hier überstehen sollen. Czyli zwykłe osoby, renciści, osoby mało zarabiające, osoby dojeżdżające daleko do pracy nie wiedzą, jak będą miały przetrwać najbliższą zimę. Także rzeczywiście jakby strona tych zwykłych obywateli, którzy niestety bardzo często przez polityków są gdzieś tam pomijani, zapominani. Weiter geht's. Gesundheitsminister geben grünes Licht für Testpflicht von Beschäftigten mit Kundenkontakt. Pierwsza sprawa dotycząca wirusa. Ministrowie zdrowia krajów związkowych uzgodnili, że dają takie zielone światło do obowiązku testowania się dla osób pracujących z tak zwanym kontaktem z klientami, czyli tam, gdzie się przewija dużo ludzi, czyli tam będzie obowiązek testowania się lub oczywiście obowiązek przyjęcia szczepionki. Und weiter, die geben auch weitere Regeln für Corona-Auffrischimpfungen. I dalej jeszcze ministrowie ustalili kolejne reguły dotyczące kolejnej fazy szczepień, przyjęcia następnych szczepionek. I tutaj też ciekawa sytuacja. Nach der einfachen Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sollte laut der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission noch eine weitere Impfung mit einem mRNA-Vakzin erfolgen. I między innymi, jeżeli chodzi o to kolejną fazę szczepień, wiecie, że tam są, nie wiem, różne ludzie są wysyłani na te kolejne szczepionki ze względu na wiek, na przykład na choroby i tak dalej, ale tutaj jest jeszcze nowość, ponieważ teraz wszyscy zaszczepieni szczepionką Johnson & Johnson też będą musieli przyjąć kolejną dawkę innej szczepionki. Guti, weiter geht's. Inflation steigt auf über 4%. Das Leben in Deutschland wird teurer. Und das sind die Daten des Statistischen Bundesamtes für September. Also 4,1% Inflation im September. Mamy inflację w Niemczech, 4,1% we wrześniu, czyli życie w Niemczech jest coraz droższe. Heizöl und Benzin sind Preistreiber der Inflation. Tutaj mamy dwie rzeczywiście najwyższe przyrosty. Tu jest, mamy olej grzewczy i benzynę. One najbardziej tutaj wpływają na tą inflację. Jeżeli chodzi o olej grzewczy, to mamy plus 76,5%, benzyna 28,4%, oczywiście do w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku. Und co mamy teraz? Teraz słuchajcie. Erstes Stahlunternehmen ruft nach staatlicher Hilfe. Mamy w Niemczech już pierwszą firmę zajmującą się tutaj produkcją stali, która rzeczywiście żąda pomocy państwa. Also der Chef der Swiss Steel Group fordert Entlastung, also er fordert, dass die Bundesregierung die Preise deckelt. Also es geht hier selbstverständlich um Preise für Strom. Chef der Firma Swiss Steel żąda, aby rząd niemiecki zainterweniował i zatrzymał rosnące ceny tutaj prądu, bo oczywiście ten przemysł, potraficie sobie wyobrazić, to jest przemysł, który bardzo dużo prądu zużywa i energii, także to jest pierwsza firma, pewnie nie ostatnia. Und dann haben wir weitere Informationen. Erholung der Weltwirtschaft verliert leicht an Kraft. Czyli mamy IFW, das ist die IFW-Rechnung. Tutaj mamy obliczenia, że to całe ożywienie gospodarcze traci jednak teraz w chwili obecnej na całym świecie rzeczywiście na swoim tempie. Widać, inflacja daje się we znaki praktycznie we wszystkich krajach w chwili obecnej. Und Großhandelpreise
Großhandelspreise sind so stark gestiegen in Deutschland wie seit 47 Jahren nicht mehr. Und diese Großhandelspreise sind auch ein Indikator für Inflationsentwicklung. Jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, która daje jaki pogląd na przyszłość. Ceny. Ceny hurtowe w Niemczech rosną w chwili obecnej najszybciej od 47 lat i te ceny hurtowe są też takim wskaźnikiem rozwoju inflacji, także można się spodziewać tego, że inflacja w Niemczech nadal będzie rosła. Chinesische Exportwirtschaft meldet üppige Wachstumsraten, tymczasem China zgłasza tutaj no, bardzo dobre liczby, jeżeli chodzi o ich eksport własny. Für deutsche Exporteure mit Kunden in China werden die Zeiten hingegen härter. Oznacza to jednocześnie, uwaga, że dla niemieckich eksporterów, którzy eksportują do Chin, będą, no, nastąpią teraz ciężkie czasy, ponieważ w drugą stronę ten handel już tak dobrze nie wygląda. Und was haben wir jetzt? Apple hat Probleme auch mit Chips. Also diese Chips fehlen auch bei der Firma. Also die müssen auch Produktionszahlen drosseln. Auch też Firma Apple ma Probleme tutaj z podzespołami i będzie mniejsza liczba ich produktów na rynku, ze względu na to, że po prostu nie mają z czego produkować. Und dann haben wir noch eine Meldung. Jobschock bei Volkswagen. 30.000 Stellen weg. Fragezeichen, das schreibt die Bild-Zeitung. No i szok, jeżeli chodzi o możliwe zwolnienia w firmie Volkswagen, nawet zagrożonych jest 30 tysięcy miejsc pracy. I jak tutaj jest napisane w gazecie Bild, bis zu 30.000 Stellen sollen abgebaut werden, alleine am Produktionsstandort Deutschland. I te 30 tysięcy miejsc, jak pisze Bild, miejsc pracy oczywiście, jak pisze Bild, to są tylko i wyłącznie miejsca pracy, które będą prawdopodobnie zredukowane w Niemczech, co w innych krajach jeszcze nie wiemy. Gut, Fang von Hering und Dorsch wird in der Ostsee stark eingeschränkt, czyli mamy teraz duże ograniczenia, jeżeli chodzi o połowy śledzia i dorsza w Morzu Bałtyckim. Das Landwirtschaftsministerium, also das haben die jetzt natürlich auf der EU-Ebene so bestimmt, und das Landwirtschaftsministerium, das deutsche Landwirtschaftsministerium war dagegen. Tutaj trzeba powiedzieć, że także oczywiście to zostało tutaj ustalone na poziomie Unii Europejskiej. Niemcy byli przeciwko tej decyzji, ale myślę, że to jest taka decyzja, która nie tylko będzie miała wpływ na niemieckich rybaków, także na polskich będzie to tak samo wyglądało. Także mi się wydaje, że no, z jednej strony bardzo niedobra wiadomość, z drugiej strony, no nie wiem, jakby temat jest tak bardzo podobny na przykład do tego, co się dzieje w rolnictwie, także no, zobaczymy. Ja trzymam kciuki za rybaków, wiem, że nie mają łatwo. In Frankfurt am Main ist die Gefahr einer Preisimplosion weltweit am größten. Das sind die Daten der Großbank UBS. Heißt die Bank. We Frankfurcie nad Menem jest największe zagrożenie tak zwanej implozji cen, czyli aby to przetłumaczyć łatwo tak na nasz język, to jest po prostu wybuch bańki, tego załamania się na rynku po prostu mieszkaniowym. To są dane banku UBS. No i tutaj oni wzięli, że tak powiem, pod lupę kilka najważniejszych miast na świecie i Frankfurt nad Menem jest rzeczywiście tym miastem, w których to może nastąpić najszybciej. Oprócz tego, jeżeli chodzi o Niemcy, drugą taką lokalizacją jest Monachium. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście do tego dojdzie. Bardzo ciekawe tutaj zestawienie. Gut, jetzt kommen wir in Richtung Polen. Teraz zobaczymy trochę w kierunku Polski. Und zuerst haben wir RBB. Und in Brandenburg fühlen sich die Asylzentren. RBB pisze o tym, że w Brandenburgii już są wypełnione te centra, gdzie są zbierani azylanci. O co chodzi? Die Zahl der Migranten, die über Belarus nach Polen und Polen nach Deutschland dann kommen, steigt. Und laut Polizei wurden seit August mehr als 4300 Menschen aufgegriffen. Jak donosi tutaj policja, to migranci, oczywiście nielegalni migranci z Białorusi, którzy przez Polskę dostają się do Niemiec, jest ich coraz więcej w chwili obecnej. Według liczb policji od sierpnia jest to, czyli 4300 osób, które znalazły się w takich centrach azylowych, czyli ten problem jest dużym problemem, trzeba powiedzieć. Guri, dann haben wir Ostsee-Zeitung, die berichtet aus Swinemünde, riesiger Einkaufspark direkt an der Grenze öffnet am Mittwoch. Ostsee-Zeitung pisze o Świnoujściu i o tym, że dzisiaj otwarte zostanie duże centrum handlowe przy samej granicy. Na razie tam będzie część tego centrum handlowego otwarta, ale to będzie centrum handlowe tutaj z Baumarkt, jest napisane, Tankstelle, Restaurants, Elektronikmarkt und so weiter, czyli takie całe, wiecie, naprawdę bardzo duże centrum.
Centrum, które pewnie w takiej krótkiej, czy nie wiem, średniej perspektywie czasowej będzie dużą konkurencją dla tradycyjnego Polenmarkt, który przy granicy polsko-niemieckiej w Świnoujściu jest. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Und Nordkorea hier die Grenze und Corona-Regeln aktuell in Polen. Nordkurier pisze o aktualnych tutaj regułach dotyczących koronawirusa w Polsce. Oni piszą o tym, że te reguły, to uważajcie, postaram się dziś tutaj przeczytać. Polen bleibt weiter strikt. Jeżeli chodzi o te reguły, no to Polska jest nadal dosyć taka surowa. Ale uwaga, wie sieht das reale Leben vor Ort aus? Ale jak wygląda realne życie jakby w Polsce? Tutaj pyta ten właśnie Nordkorea. Und in den sozialen Netzwerken berichten viele Reisende, dass die strengen Hygieneregeln in Geschäften und im öffentlichen Raum kaum angewandt oder kontrolliert werden. In Nordkorea pisze o tym, że ludzie często rozmawiają o tym, czy piszą gdzieś tam w internecie o tym, że te reguły, które teoretycznie w Polsce są dosyć surowe, w praktyce nie są za bardzo przestrzegane. No, skomentujcie, napiszcie, jak to waszym zdaniem wygląda. Zwei Themen noch. Deutsche Welle berichtet Polen-Dilemma, Polen-EU-Dilemma, bleiben oder gehen. Deutsche Welle pisze o polskim dylemacie dotyczącym Unii Europejskiej, pozostać w Unii czy wyjść z Unii. Piszą o tym, że no, większość Polaków chciałaby pozostania w Unii, jednak teraz polityka tutaj grozi, czy politycy rządzący grożą Polexitem. Jakby wygląda na to, że mogłoby się tak potoczyć, że ten Polexit jest jakoś tam realny. No, no i tutaj oczywiście są domysły, co zrobią teraz partie opozycyjne, czy mają szansę i tak dalej, i tak dalej. Und diepresse.com schreibt noch, wir schöpfen gegen Polen alles aus und zitiert hier den EU-Justizkommissar. I teraz ten portal Die Presse cytuje tutaj komisarza do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że przeciwko Polsce wykorzystają wszystkie jakby możliwe wszystkie możliwości i że będzie cały czas, jeżeli chodzi o ten spór dotyczący praworządności wywierany na Polskę i to finansowy, ale też i jakaś finansowa, no w sposób, no poprzez finanse będzie presja wywierana, ale też oczywiście drogą jakąś tam sądową i oni będą robili wszystko, żeby Polska jednak podporządkowała się. Także zobaczymy. Temat jest już długo, nie? W sumie długo się pojawia, długo, no nie wiadomo, co tam się dzieje za kulisami i jak te rozmowy się toczą. Gut, das war's für heute, to by było na tyle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße. Tschüss.